Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Teraz już rozumiemy te urywki z seriali, jak tam ktoś jest zaskoczony, że wpada nagle teściowa, bo moi rodzice mieli przyjechać, ale mówili, że wyjechali tak późno i w ogóle już są. Lecimy. Właśnie się zastanawiamy, co tu się wyprawia, czy to jest zamiana domów, czy my tylko się przeprowadzamy, czy o co chodzi, ale to wszystko praktycznie jest puste, jednak, podobno. Ale tak akurat słyszą, że jutro dzień ojcem jest i w ogóle, a ty jesteś chyba ojcem. I w ogóle... Może nawet dziadkiem. Kolor włosów macie taki sam. Podobnie. Jak? Proszę przeczytać. Właśnie, a to jest twoja mama na pewno? Nie, z wiewiórką chyba mama zdradzała. No, albo się też zajrzeć. Nie, to jest taki mały sam. Tutaj kartka z niczym. Dla najlepszego taty na świecie zaproszenie na rodzinny rejs luksusowym tramwajem wodnym. Wow! Proszę państwa. To nie dla ciebie przecież, nie? Ojciec, najlepszy. Matka w pław. Tak tylko napisało. Proszę państwa, dzisiaj odwiedzamy rewanż. Jest już morze, ten ptaczek i ten cypel to będzie tam. Dwustronna plaża. Uwierzcie, żebyśmy pamiętali, gdzie został samochód. Parking u pani Ireny, 7 zł za dobę. Kiedyś polecamy. No właśnie, ale zdrożało, więc za jakiś czas, nie wiem. Pięknie już widać te latawce, chciałam powiedzieć namioty. Może kogoś namiot z plaży odleciał taki duży, ale to chyba jednak kitesurfing. Tak, rewa, idziemy sobie na plażę. No właśnie, tak jesteśmy tutaj letnio wystylizowani, a tu wieje. Nieźle. A, no właśnie. A my namiocik mamy. Właśnie my się przyjechaliśmy wykąpać, a to tak wieje. Chyba w piance do wody tylko. Nie mówcie, że chcecie. No chciałyśmy. No. To się chyba zaraz przykryje ręcznikiem. Wzdłuż deptaku taka siłownia pod chmurką, kurczę. Naprawdę chłodno, także zaraz chyba skorzystamy, żeby się rozgrzać. Ja już wyglądam, jakbym wracała z plaży, jakbym tu mam, że niby mokry ręcznik, nie, że się suszę. Po prostu się tu otulam, czym mogę. Jest jak zimno. Ja mam takie chude ramionka. O, jest bardzo przykro. Dobra, no bo to nie jakiś bar zahaczymy najwyżej. Tutaj mijamy hotel Skipper, w którym byłam na spotkaniu kobiet marynarzy. I właśnie od tego się ciągnie tutaj cypel w morze. Gdzie jest dwustronna plaża. Grzejemy sobie nogi. Piasek się pięknie nagrzał. Przystanek. Żeby się rozgrzać. O, bez gwałtownej reakcji, może nie jest tak źle. Ojej. No jestem lekko zszokowana. A jednak jak się ostatnio kąpaliśmy, była cieplejsza. A co to za islamska miłość tutaj? Co, tu zimno komuś? Jakieś marudzenie? Stylizacje nadmorskie. Pięknie, no bosko. Taka moda, boho.
Właśnie pożałowaliśmy, że nie wzięliśmy całego namiotu. Myśmy się tutaj rozbili, chociaż nie, ja nie wiem, że w połowie drogi jest super. Planowaliśmy, że to będzie tylko dla mnie. Więc... Nagle wszyscy zachciały się umdrować. Się nas łaziły. Na rozgrzanie mamy kawę zimną, macerowaną. Normalnie kawą? No, no, no. I nie zdzimy się tu coraz bardziej, ale jest coraz bardziej przyszły. Wszyscy się integrują po drodze. Rydzi mam stopy. Rydzi mam coś nie rozgrzała nas ta kawka. Drodzy Państwo, pierwsze odważne wyszły z namiotu. Idą się kąpać podobno. Jest lodowato, wiatr silny jak w diabli, ale one są odważne. Jak tam po kąpieli? Cieplutko! Te. Ale w wodzie było super. Nie, w wodzie naprawdę fajnie. Tylko tutaj wieje, jak się wychodzi. Standardowe ujęcie zmeldowania się na fejsie. Tak nas na tym cyplu wywiało, że teraz jak zeszliśmy z plaży, to normalnie jest gorączka. Także przyszliśmy się rozgrzać, może ty wiesz. Sobota? Sobota. Jeszcze nie od. Sercownicy są wszędzie. Przed chwilą w Rewie spotkaliśmy Huberta, który jest tutaj z Kingą z vloga. I potwierdzamy, że Kinga trenuje, bo była właśnie na rowerze, także się niestety z Kingą nie spotkaliśmy. Także to. Ale pozdrawiamy. Internetowa znajomość. Tak, buziakujemy. Proszę Państwa, czas zameldować się w barze morskim. Tutaj mamy już wszyscy sztućce, także już rozdaję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pierwsze danie. Pomidorowa. Mamy ząbkę. Taki obiadek. Już jedzą, już jedzą. Jeszcze nie mówię, czy nie. Aż nigdy się nie nauczą. No, no, no. Jest i drugie danie. Zobaczcie na te porcje. To jest po prostu jakieś szaleństwo. No, myślę, że... No właśnie, to jest dorsz podwójny, jak coś. I katamaran. Katamaran. Nie morszczuk. No taki oto bar morski. Polecamy, polecamy w Rewie. Tak, bardzo dużo jedzenia. A teraz idziemy się tu uczyć do samochodu. Nie mamy jeszcze magnesiku z mewy. No nie widać tego. Aha, nie, to cały półwysep. Szukamy dalej. Z butelką to będzie ten urywał. O, też spoko. Ale nie, to hel jest. Tak, aha. Rewa tutaj. Nie. Tu sobie przypiąć masz coś. O. A, do kręgami. A Dusia tu jeszcze jakąś bransoletkę kupuje z muszelek wymarzoną, wypatrzoną. Wszędzie szukałam. No nie, fajnie. Ale z kotwicą. Tu są jeszcze z pojedynczą muszelką albo z dwoma. Nie miałaś jakiegoś takiego? Pokażcie, co tam macie. Taka, żeby i na nogę weszła. No fajna, no na i super. Na nogę? No. Komu na nogę? No na nogę fajnie. Na udo? Może da radę. Tak. W ramach podwiązki.
Dobrze, chodź, załóż, proszę. Na nogę. Na miejscu. No i super. No, chciałam tam. No dobrze, chodź. Możemy wracać. Uwaga, uwaga, pozbyłyśmy się facetów i jedziemy sobie normalnie na koncert bluesowy do Teatru Leśnego. Mamy dwa rowerki na jednej stacji, tak, koncert mamy nadzieję, że się jeszcze nie skończył i lecimy. Whistle, blow my blues away.
friend of mine. By his cafe, say, brother, come see me sometime. My brother was taken off by my mother. The police officer shot him down. To jeszcze z takim tłem pochwaliście, cóż to za rocznica dzisiaj? Taka nie, pochwalę się, bo nie ma męża mojego kochanego, padł zmęczony. Bo tu tego podstawił kogoś innego. Byliśmy na pierwszej randce. Też na górce. W parku. No, mazurkowie w górce. W górce. W parku na górce. Mój tata grał koncert i zaprosił mamę na pierwszą randkę. Ile lat temu? 3, 4. Start. I musimy wznowić. Znów jazdę. Okej. O, skoczyłam już. Jeszcze się nie tak. I co? Znów? Znów. Bo znów. Zapomnieliśmy zakończyć filmu. Wszyscy już śpią. Ja tutaj przejęłam nocną zmianę i montuję vloga. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. O, Rafał się przebudził.